Można powiedzieć, ten sezon będzie rewolucyjnym sezonem, bo pozmieniało się trochę w klubie. Przede wszystkim zmieniła się osoba trenera. Jak początek pana pracy w tym klubie wygląda? No myślę, że przede wszystkim trudny sezon nas czeka, ponieważ następuje reorganizacja lig. Tworzy się 1/4 liga, tworzy się nowa liga okręgowa, która będzie połączona z okręgiem pilskim. Także faktycznie to dosyć trudny sezon z tego względu, że żeby w tej lidze okręgowej się utrzymać, trzeba zająć miejsce w pierwszej czwórce i taki jest też cel. Myślę, że zespół, który objąłem, był dobrze przygotowany, osiągał dobre wyniki, także pozostaje tylko kontynuować tą dobrą pracę i wierzę, że na samym końcu będziemy właśnie w tej czwórce. Czy zmiany również dotknęły kadry, czy tylko ławka trenerska tak naprawdę podczas tego sezonu przygotowawczego uległa zmianie? Myślę, że trzon zespołu pozostał, bo takich dużych ubytków nie było, natomiast pozyskaliśmy szczególnie młodych chłopaków z rocznika 98 czy 99, także myślę, że chcemy pokazać, że stawiamy na młodzież, że gdzieś tam poza Lechem i Wartą też w Poznaniu są kluby, gdzie warto przyciągnąć tą młodzież. Także myślę, że ten skład mamy zbilansowany, są doświadczeni zawodnicy, jest sporo młodzieży i mam nadzieję, że ta mieszanka wypali. To jest dopiero początek sezonu, więc trudno wyciągać jakieś długofalowe wnioski. Natomiast wydaje mi się, że mamy dobry zespół i myślę, że w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Z jakim skutkiem? Mam nadzieję, że jak najlepszym. Oczywiście gdzieś tam zdaję sobie z tego sprawę, że zajęcie w ubiegłym sezonie trzeciego miejsca powoduje, że to my jesteśmy stawiani w gronie tych faworytów, no, ale należy pamiętać, że mamy dwóch spadkowiczów z czwartej ligi w naszej grupie. Ja na pewno i chłopacy zrobimy wszystko, żeby zająć jak najwyższe miejsce w tabeli na koniec sezonu. Przede wszystkim poznajemy się wzajemnie, chłopacy, to w jaki sposób pracuję. Ja poznaję ten zespół. Ja myślę, że zbyt trudno jest w tej chwili cokolwiek powiedzieć dobrego, czy chcemy awansować, czy nie. Ja myślę, że należy się skupić na tej rundzie, na tym, żeby się jak najlepiej poznać, żeby ta kadra jak najlepiej się wykrystalizowała. My chcemy na pewno robić progres, zarówno jeżeli chodzi o indywidualne możliwości zawodników, jak i o pracę zespołową. Z jakim to będzie skutkiem? Mam nadzieję, że jak najlepszym, ale trudno jest powiedzieć po tak na dobrą sprawę 2 miesiącach pracy, jakie będą efekty. Już jesteście po rozpoczęciu kolejnego sezonu. Jakie nastroje są w szatni? Znaczy, atmosfera zawsze w klubie była bardzo dobra, więc nastawienie było bojowe przed sezonem. Duża mobilizacja, żeby zrobić dobry wynik. No, pierwszy mecz, wynik dobry, co prawda z Beniaminkiem, gra pozostawiała wiele do życzenia. Drugi mecz wypadł niestety gorzej, jest wiele do poprawy na pewno i wszystko w naszych nogach i głowach, żeby było lepiej.
ostatnie 2-3 sezony mieliśmy bardzo dobre i gdzieś oscylowaliśmy w górze tabeli, więc na pewno chcielibyśmy powtórzyć ten wynik. Do tego również w tym roku jest reforma rozgrywek, więc dobrze by było być w tej pierwszej siódemce, szóstce zespołu i to jest na pewno nasz cel. Zapewne trener ma jeszcze ambitniejsze plany. Myślę, że jako my zawodnicy też byśmy chcieli tej pierwszej trójce zakończyć rozgrywki, no ale boisko pokaże, jak będzie. Czego można Wam życzyć na początku tego sezonu? Przede wszystkim myślę stabilności w grze, bo tutaj było widać po tych dwóch meczach, że jeszcze brakuje nam troszkę zgrania, gdzieś paru nowych chłopaków przyszło, trener też jest nowy, więc na pewno musimy się dotrzeć jeszcze i gdzieś tutaj tego spokoju i myślę, że te wyniki same przyjdą z czasem. Daliśmy kilka sparingów, ta gra wyglądała coraz lepiej. Szkoda, że na razie w lidze nie wygląda to tak super, ale no myślę, że z meczu na mecz musi być lepiej, bo po prostu potencjał drużyna ma taki, że musimy wygrywać w tej lidze. Co szatnia mówi po tych pierwszych meczach, po tych pierwszych tygodniach współpracy z nowym trenerem? Bo trzeba również podkreślić, że zmiany nie ominęły sztabu trenerskiego. Oczywiście. Wcześniej doskonałą pracę tutaj wykonywał trener Janyga. Dużo zawodników było na pewno przywiązanych do tego trenera. Można powiedzieć, że kilka lat ich trenował. Teraz jest tak zwana nowa miotła, ale myślę, że od każdego trenera można się sporo nauczyć i zwłaszcza tu jest trener Łukasz Kubiak. Jest to młody trener, tak samo chce się rozwijać i to się udzieli całemu zespołowi. Dlaczego kibic, który odwiedzi stadion w sercu winogradzkich osiedli, będzie zadowolony po takich 90 minutach? Co zawodnicy mogą obiecać? My możemy obiecać, że damy siebie wszystko. Na pewno jak ktoś przechodzi na nasze mecze, to widzi, że i gra jest widowiskowa dla oka. Pada dużo bramek, nie zawsze nam się to podoba, bo też tracimy te bramki, ale zawsze strzelamy i każdy kibic może być zadowolony po takim meczu. Ta liga się rządzi swoimi prawami, jak zawsze to powtarzam, więc tutaj dużo jest, nie ma może zbyt dużo taktyki, jest więcej gry na żywioł, więc myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Trybuny, które otaczają to boisko, będą jeszcze świadkami wielu meczów w tej rundzie. To teraz może taka zachęta dla kibiców. Dlaczego warto przyjść i Was wspierać? Myślę, że w pierwszej kolejności, że występuje tu część chłopaków, którzy mieszkają na Winogradach, także są to miejscowi chłopacy. My na pewno będziemy grać ofensywną piłkę. Ja nie mam zamiaru kalkulować, ja sam jako zawodnik byłem napastnikiem, więc nie lubię bronić, lubię atakować i mam nadzieję, że kibice będą mogli tutaj zobaczyć dobre widowisko. My ze swojej strony staramy się grać piłką, po ziemi tak, żeby to było jak najciekawsze. Staramy się stwarzać sobie jak najwięcej sytuacji, więc myślę, że te mecze pierwsze sparingowe i te pierwsze mecze ligowe pokazują, że na pewno będziemy strzelać gole.